Cześć ciekawscy. Ponieważ oczy świata ostatnio zwrócone są na Ukrainę oraz przerażające obrazy i materiały filmowe stamtąd napływające, wielu skierowało uwagę również na ukraińskie gwiazdy, zwłaszcza te w Hollywood, które wykorzystują swoje wpływy i media społecznościowe do podnoszenia świadomości na temat tego, co dzieje się w ich ojczyźnie, tak jak Mila Kunis i jej mąż Ashton Kutcher. Inni, którzy byli już w Ukrainie, informowali fanów o tym, co się dzieje, a nawet walczyli o bezpieczeństwo swojego kraju. A niektórzy polecieli z powrotem do Europy, by pomagać swoim rodakom w każdy możliwy sposób. Kim są te gwiazdy, które możecie oglądać na ekranach telewizorów lub w kinach, a które teraz wzywają do zakończenia wojny w ich ojczystym kraju? Jak celebryci zareagowali i jakie działania podjęli? Czy zawsze głośno mówili o swoich korzeniach? I czy jakieś rosyjskie gwiazdy w Hollywood wypowiadają się przeciwko wojnie? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się więcej, o kim mowa, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by zawsze być na bieżąco z najgorętszymi wiadomościami rozrywkowymi. Oczywiście jedną z gwiazd, o której najgłośniej mówi się w kontekście pomocy rodakom i ukraińskiego pochodzenia, jest Mila Kunis. Ta gwiazda serialu Cudowne lata 70. urodziła się w Czerniowicach jako Milena Markowna Kunis w ukraińsko-żydowskiej rodzinie i chociaż jest to obecnie ukraińskie miasto, wówczas było częścią Związku Radzieckiego. Właśnie dlatego, gdy Mila miała 7 lat, jej rodzice i brat przeprowadzili się do Los Angeles, ponieważ nie widzieli żadnej przyszłości dla swoich dzieci w kraju Europy Wschodniej. We wcześniejszych wywiadach na przestrzeni lat Mila mówiła o tym, skąd pochodzi jej rodzina, o swoim dzieciństwie na Ukrainie, zdradzając, że miała szczęście, bo jej rodzice mieli dobrą pracę, więc nie byli biedni, lecz wielu ludzi nie miało takiego szczęścia. Kunis jest teraz żoną kolegi z obsadu serii Cudowne lata 70. Ashtona Kutchera i matką ich dwojga dzieci. I w czasie wojny para zbiera fundusze na pomoc uchodźcom, którzy uciekają z Ukrainy i zostawiają za sobą całe życie. Dzień po tym, jak siły Putina zaatakowały kraj Mili 24 lutego, Kutcher zamieścił na swoim Twitterze wiadomość z poparciem, ale aktorka milczała. Dopiero 4 marca para opublikowała wideo na koncie Ashtona na Instagramie, ogłaszając, że przekażą 3 miliony dolarów dla grup wspierających uchodźców, pomagając tym, którzy działają w krajach sąsiadujących z Ukrainą. Aktorzy także dzielili się linkami i nazwami organizacji zaangażowanych w pomoc. W filmie Ashton powiedział, cytujemy: "Wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie, są druzgocące. Na tym świecie nie ma miejsca na tego rodzaju niesprawiedliwe ataki na ludzkość. I chociaż byliśmy świadkami odwagi mieszkańców kraju, w którym Mila się urodziła, jesteśmy również świadkami potrzeb tych, którzy wybrali bezpieczeństwo." Niedawno para na Instagramie ujawniła, że odkąd zaapelowała o darowiznę za pośrednictwem linka w bio, udało im się zdobyć ponad 30 milionów dolarów. W momencie kręcenia tego odcinka ich GoFundMe otrzymał ponad 70 tysięcy darowizn na sumę ponad 34 milionów dolarów. Ich wysiłki nie pozostały niezauważone przez ukraińskiego prezydenta Zełenskiego, który udostępnił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie swojej rozmowy wideo z parą i podziękował im za wsparcie, dodając, że byli jednymi z pierwszych, którzy zareagowali na smutne wydarzenia w kraju. A mówiąc o prezydencie Ukrainy, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Wołodymyrze Zełenskim i jego drodze do zostania przywódcą kraju, obejrzyjcie nasz poprzedni film, klikając w powyższy link. Ale teraz zostańcie jeszcze z nami, by dowiedzieć się, jaka inna gwiazda ukraińskiego pochodzenia zdecydowała się wrócić, by pomagać swoim rodakom. Jednymi ze znanych ukraińskich gwiazd, zwłaszcza w świecie sportu, są bracia Kliczko. Władimir jest byłym mistrzem wagi ciężkiej i jednym z najsłynniejszych bokserów na świecie. W lutym zaciągnął się do rezerwy ukraińskiej armii, by pomagać w obronie swojego kraju i działać wraz z bratem Witalijem Kliczko, który jest również byłym popularnym bokserem i obecnym burmistrzem Kijowa. Na początku inwazji obaj bracia wydali oświadczenie, w którym wezwali, cytujemy, wszystkich partnerów międzynarodowych do obserwowania tej tragedii, która dzieje się obecnie na Ukrainie i tej bezsensownej wojny, która nie będzie miała zwycięzców, ale przegranych. Bracia już w przeszłości głośno mówili w wywiadach o kłopotach w swoim kraju, zwłaszcza w 2014 roku, kiedy w stolicy wybuchły protesty po nieudanej próbie zawarcia traktatu politycznego i gospodarczego przez byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza z Unią Europejską, zdającym się raczej sprzyjać bliższym związkom gospodarczym z Rosją. Podczas tych protestów Witalij wyłonił się jako naturalny lider manifestacji ulicznych i wraz ze swoim bratem często rozmawiał o sytuacji w ich ojczyźnie w wywiadach dla zachodnich mediów. Opinia publiczna zwróciła uwagę na Władimira, który dzieli 7-letnią córkę Kaję z byłą narzeczoną Hayden Panettiere, która pozostaje pod jego opieką i o którą fani się martwią.
Kiedy gwiazda serii Nashville wygłosiła przesłanie poparcia dla narodu ukraińskiego, jeden z fanów zapytał, cytujemy, proszę powiedz mi, że twoja córka jest obecnie w Stanach, a nie z tatą podczas tego. Aktorka odpowiedziała, że Kaja jest bezpieczna i nie przebywa na Ukrainie, ale nie ujawniła żadnej innej odpowiedzi w sprawie miejsca pobytu córki. Przy okazji, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Pennetier, możecie obejrzeć nasz poprzedni film klikając w link wyświetlony powyżej. W pierwszych dniach inwazji dużo mówiło się również o gwieździe amerykańskiego tańca z gwiazdami Maksimie Chmerokowskim. Zawodowy tancerz trafił na pierwsze strony gazet pod koniec lutego, kiedy opublikował w mediach społecznościowych nagranie, że utknął w Kijowie, ale później udało mu się wrócić do Stanów Zjednoczonych i połączyć z żoną, z Petrą Mugatrid. Ale tancerz nie nacieszył się rodziną długo. W wywiadzie po swoim powrocie mężczyzna powiedział, że odczuwa wyrzuty sumienia, a teraz 20 marca Max w swoich mediach społecznościowych ujawnił, że nie jest już w Los Angeles, ale w Polsce, do której uciekło ponad 2 miliony uchodźców i gdzie pomaga w akcjach humanitarnych. W filmie zachęcał swoich fanów do pomocy, dodając, cytujemy, to się nie skończyło ani nie zwolniło. Na Ukrainie pogorszyło się i chcę, aby wszyscy zrozumieli, co to oznacza, ponieważ wszystko, co się wydarzyło się szybko i jest traumatyczne i ma zasięg ogólnoświatowy. Brat Maxa, Val, który również jest tancerzem, zamienił 3 marca wydarzenie, regionalne Dance With Me, w zbiórkę pieniędzy, zauważając, że chociaż miał to być zabawny event, nie mogą ignorować trudnych czasów i tego, co ma miejsce po drugiej stronie świata, które dotyka nie tylko jego rodzinę, ale także wielu jego rówieśników. Dochód z imprezy, w tym z jego występów, został przeznaczony na pomoc uchodźcom. Przed powrotem Maxa do USA tancerz w swoich mediach społecznościowych napisał, cytujemy, moi rodzice uciekli z tego kraju właśnie z tego powodu. Nie dlatego, że nie było im tam dobrze, ale dlatego, że ich dzieci mogły zobaczyć wojnę. To okrutna ironia losu, że 28 lat później mój brat jest w schronie przeciwbombowym w Kijowie. Od tego czasu Val promował również swoją rodzinną organizację humanitarną Baranowa 27, która stara się uzyskać pomoc dla jego kraju, wysyłając niezbędne artykuły za granicę. Gwiazda Resident Evil, Mila Jovovich, też nie mogła usiąść wygodniej, patrząc na to, co dzieje się, nie ujawniając swoich uczuć. Gwiazda, która urodziła się w Kijowie i spędziła swoje wczesne życie w Rosji, w drugim dniu inwazji na swoich mediach społecznościowych podzieliła się przesłaniem. Cytujemy, moja krew i moje korzenie pochodzą zarówno z Rosji, jak i Ukrainy. Jestem rozdarta, gdy patrzę, jak rozwija się horror, kraj jest niszczony, rodziny przesiedlane, a całe ich życie znajduje się w zwęglonych gruzach. Aktorka dodała również link do swojego profilu, który zawiera listę oficjalnych organizacji charytatywnych, gdzie ludzie mogą przekazywać pieniądze, aby pomóc w każdy możliwy sposób. Chociaż to nie pierwszy raz, kiedy Jovovich poruszała kwestię kryzysu w jej kraju. Podobnie jak bracia Kliczko mówiła w przeszłości o zamieszkach w 2014 roku, które przetoczyły się przez stolicę i już wtedy pomagała w zbieraniu funduszy dla ofiar przemocy. Inną ukraińską obywatelką, która przemawiała na początku wojny, była aktorka znana jako dziewczyna Bonda, Olga Kurylenko, która jako pierwsza wezwała do zaprzestania wojny i od tego czasu współpracuje z organizacją charytatywną Nadzieja i Dom dla Dzieci, której celem jest pomoc dzieciom mieszkającym w sierocińcach w całym kraju poprzez zapewnienie im żywności, napojów i leków na miejscu w Ukrainie, a także pomoc w bezpiecznym wywiezieniu ich do sąsiednich krajów. Podczas gdy ukraińskie gwiazdy mieszkające w Hollywood zabierają głos, pomagają swojemu krajowi w każdy możliwy sposób, wspierają organizacje charytatywne, walczą na liniach frontu lub niosą pomoc uchodźcom, wzywają również swoich zwolenników i kolegów z branży do działania. Od tego czasu wielu członków elity Tinseltown, którzy wcześniej byli fotografowani z przywódcą Federacji Rosyjskiej, potępiło jego działania, a nawet przeprosiło za te spotkania i zdjęcia. A co z hollywoodzkimi gwiazdami pochodzenia rosyjskiego? Czy wypowiadali się na temat Putina i czy to wpływa na ich pracę? Jedną z najbardziej znanych gwiazd pochodzących z Rosji jest modelka Irina Shayk. Chociaż gwiazda nie wypowiadała się zbyt wiele w tej sprawie, udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie znaku pokoju z podpisem bez wojny i ogłosiła, że przekaże darowizny na rzecz UNICEF-u i Czerwonego Krzyża na Ukrainie. Niektórzy fani zwrócili się również do aktorki znanej z serii Pamiętniki Wampirów Olgi Tchakowej, znanej bardziej jako Olga Fonda, która w serialu grała rolę Nadii Petrowej. Jednak patrząc na media społecznościowe, gwiazda nie skomentowała tego, co się dzieje, a jej ostatni post pochodzi z 21 lutego. Wojna, głównie sankcje, z pewnością dotyka celebrytów, którzy są po stronie Rosji i działają na tamtejszym rynku rozrywki. W końcu wiele dużych firm wycofuje się i wstrzymuje produkcję w kraju Putina, tak jak na przykład Netflix. Jednak w tej chwili trudno powiedzieć, czy wojna wpłynęła na pracę jakiejkolwiek rosyjskiej gwiazdy w Hollywood, ponieważ nie było żadnych doniesień na ten temat. Na pewno wpłynęło to na branżę sportową, ponieważ kraj został wykluczony z wielu międzynarodowych wydarzeń, w tym z piłki nożnej oraz mistrzostw świata. Ten sam los spotkał białoruskich sportowców po tym, jak ich przywódca Łukaszenka zdecydował się na pomoc Putinowi podczas inwazji.
Ale powiedzcie ciekawcy, czy wiedzieliście, że gwiazdy, o których wspomnieliśmy w tym filmie, są pochodzenia ukraińskiego? Czy myślicie, że niektórzy z nich powinni zrobić coś więcej? Co sądzicie o postawie braci Kliczko? Jak sądzicie, czy wojna wpłynie na rosyjskie gwiazdy branży rozrywkowej? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i jak zwykle nie zapomnijcie polubić oraz udostępnić tego odcinka, jak i zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia już wkrótce, cześć!